Na tej lekcji powiemy sobie o narzędziu kaligrafii i o narzędziach MayPaint, czyli kolejnych narzędziach, które są w tej grupie narzędzi rysowania, czyli na początek stalówka. To jest właśnie narzędzie do kaligrafii. Oczywiście ono ma tutaj szereg różnych ciekawych ustawień. Domyślnie jest tutaj ustawiony okrąg i tutaj są różne parametry rozmiaru i tak dalej, i tak dalej. Teraz o co tutaj chodzi przy tym narzędziu? No, jak widać, malujemy to tak, jakbyśmy malowali piórem. Jeśli szybciej malujemy, to oczywiście mamy węższe te kreski, jeśli wolniej, no to tak jakby się nam wylewało więcej tego atramentu z tej naszej stalówki. Znaczy, to jest charakterystyczny efekt, który jest właściwy dla tego typu narzędzi rysowania. W rzeczywistości oczywiście. Mamy też płynne rysowanie, czyli jeśli chcielibyśmy sobie namalować, prawda, takie dokładniejsze łuki, to oczywiście też możemy to zrobić, ale nie do końca one będą takie dokładne, dlatego że jest to stalówka i w momencie, gdy wolniej troszeczkę poruszałem myszką, to mam szersze tutaj, prawda, przekroje, a w niektórych miejscach węższe, więc łuki same w sobie są ok, ale jeśli chodzi o te grubości tej linii w poszczególnych miejscach, to niestety są różne, więc no, nie zawsze to płynne rysowanie będzie aż tak doskonałe, jak było to przy narzędziu chociażby pędzla czy ołówka. Więc na razie ja sobie to płynne rysowanie naturalnie wyłączę. Tu co jakiś czas będę wycofywał sobie i zobaczmy, co jeszcze mamy. Mamy oczywiście rozmiar, czyli wielkość, prawda, końcówki tej stalówki. No takie duże to raczej eksperymentalnie, tak, jak już to mniejsze. Mamy kąt, z tym, że kąt tutaj tak naprawdę niczego nie zmienia. To jest kąt nachylenia pisaka, ale do tego potrzebny byłby tablet graficzny. Tutaj myszka zawsze ma ten sam kąt, więc tak naprawdę ustawienia tego parametru nic w tym wszystkim nie zmieniają. Dalej, tu mamy rozmiar. Ten rozmiar, który tutaj jest, to jest takim podzielnikiem, bo jeśli tutaj mam ustawiony jakiś rozmiar, może ja tutaj ustawię taki trochę większy właśnie, żeby było widać. To jest rozmiar mojej końcówki stalówki, a tutaj rozmiar mam na 1, czyli jest to w pełni wielki rozmiar, a ustawię na 0. Jak ustawię na 0, to ja dalej mam, mimo wszystko mogę malować, z tym, że no, ta grubość jest praktycznie o połowę cieńsza od tej grubości, prawda? Czyli jeśli ustawię tutaj na 0 ten rozmiar, no to mam taki rozmiar, który jest dopasowany do pikseli, czyli jeśli tu ustawiłem 22 piksele, to mam rozmiar 22 piksele. Gdy ustawię rozmiar tutaj na maksymalny, to jest tak jakby mnożnik razy 2. Więc tu nie będę wnikał w te mnożniki, jak to wygląda. W każdym bądź razie te dwa parametry ze sobą współpracują. Ten rozmiar i ten rozmiar, który mówi o czułości. Czyli czułość tutaj będzie określać nam siłę wypływu tego atramentu z naszej stalówki. Nachylenie też tutaj nie ma żadnego znaczenia. No i prędkość jeszcze, tak? Prędkość jest to prędkość wypływu. No, jak damy na 0, no to widać, co się dzieje. Praktycznie tak jakby mi się końcówka urwała, nie? Przy dużej prędkości, no to wtedy mamy właśnie uzależnione od prędkości poruszania myszką i można robić takie cienkie linie, które mogą przypominać, no tak jakbyśmy chcieli jakiś podpis może zrobić przy pomocy pióra, no to wtedy to narzędzie tej prędkości ma oczywiście dość spore znaczenie, czyli od tej prędkości będzie bardziej uwarunkowane te grubości tej linii na całej swojej długości. Czyli tutaj mamy tą prędkość, ona domyślnie jest tam ustawiona mniej więcej na połowę. I tak niech, o, nawet moim zdaniem trochę za dużo, ale niech będzie. Może rozmiar trochę zmniejszę, to zniweluje to trochę rozmiarem. Dobrze. Kolejna rzecz to możemy również ustawić sobie tutaj właśnie bardziej kąt nachylenia tej stalówki przy pomocy tego właśnie narzędzia, które tu widzimy. Jest taki kwadrat, jeśli na niego złapię, to ja mogę na przykład sobie zrobić, że nie będzie przekrój okrężny, tylko może być przekrój
taki, prawda, owalny, i to daje nam możliwość robienia takich właśnie wstążek, czyli takiej kreski bardziej komiksowej. I jak już to te kąty, jeśli tutaj nie działają, te nachylenia, bo one nie będą działać, to oczywiście jeśli robimy to myszką, tutaj możemy sobie właśnie ustawić ten kąt tego nachylenia, prawda? A teraz będzie w tą stronę nachylenie i tak dalej. Oczywiście tutaj mamy trzy rodzaje kształtu końcówki naszego, naszej stalówki, czyli może być prostokątny, jak widać, też możemy go sobie zeskalować. Jak będę rysował, to widzimy, że rysuję tym kwadratem. Jeśli ustawię sobie jakiś taki dziwny kształt, to będę rysował prostokątem. No i oczywiście mamy rąb, ta sama zasada, czyli tutaj rysujemy w ten sposób. I to są wszystkie opcje, jakie można wykorzystać przy pomocy tego narzędzia, który się nazywa stalówka. Dobrze, kolejnymi narzędziami, a jest ich tutaj bardzo dużo, tymi rysowania, to jest tak zwany pędzel programu MindPaint. To jest w najnowszej wersji programu, to się pojawiło chyba w wersji chyba tam wcześniejszej. Tutaj mamy wersję, zaraz zobaczymy, o programie GIMP, tu mam wersję 2022, to się chyba pojawiło w wersji 2010, o ile dobrze pamiętam. Wcześniej tego nie było i to jest naprawdę tutaj ogromna ilość różnych narzędzi rysowania, które mamy do dyspozycji. Jest tego tutaj strasznie, strasznie dużo. Ja nawet wszystkich nie przeglądałem, bo nie jestem jako tako rysownikiem, ale co tutaj można zrobić, jeśli sobie wyświetlimy właśnie te narzędzia. Oczywiście możemy je pogrupować, czyli można je ustawić, że na przykład są wszystkie w ten sposób poukładane, oczywiście z nazwą tego narzędzia obok do wyboru, albo też można sobie zwiększyć tą, prawda, ikonkę, albo zmniejszyć, to wszystko zależy od preferencji. Ja sobie daję trochę większe, bo troszeczkę lepiej widać, co tak dane narzędzie robi, tak, i przy tym układzie mieści mi się, no, tak jakby 9 tych elementów w tym okienku do wyboru. Oczywiście tu mamy nazwę tego narzędzia i każde z tych narzędzi, które tutaj mamy, ono ma swoje własne ustawienia. Jeśli ja wybiorę to narzędzie, tutaj są od razu ustawienia dla tego narzędzia już gotowe, wybrane. Czyli mamy 100% opaku, to jest nic innego jak po prostu w 100% maluję, tak jakbym malował dosłownie ołówkiem. Ale tu mamy parametr twardości i ten parametr twardości wpływa na to, czy będziemy mieć jeszcze dodatkowo właśnie rozmyte krawędzie, tak? Ale wtedy już nie jest to to samo narzędzie, mimo iż wybrałem to narzędzie, prawda? A więc można oczywiście tutaj wpływać na to wszystko. Można też ustawić przezroczystość, jeśli krycie bazowe sobie zmniejszymy, prawda? Można zmienić promień, czyli oczywiście wielkość końcówki tego narzędzia. Mamy tutaj bez efektu wycierania, jak wyłączymy, to będzie z efektem wycierania, cokolwiek to znaczy, ale przynajmniej dla tego obiektu jakoś specjalnie to nie działa. Wycinanie za pomocą tego pędzla, wycinanie to jest inaczej gumka. Jeśli wybierzemy tą opcję, to po prostu on maluje kolorem tym, który znajduje się na dole, czyli kolorem tła, potocznie nazywanym gumką, więc można pewne rzeczy sobie wymazać, prawda, przy pomocy tego narzędzia. Ja to będę wycofywał oczywiście sobie to, żeby nie było za dużo tych wszystkich elementów, bo później pewnych rzeczy nie zaobserwujemy. I co jest ciekawe, tutaj mam takie ustawienia, sobie ustawiłem, ale jak sobie z powrotem wybiorę to narzędzie, to on się ustawia mi zawsze do ustawień tych początkowych. I to jest dobre, bo w razie jakbyśmy coś za bardzo pozmieniali, za bardzo pokombinowali, no to potem trudno by było takie same narzędzie uzyskać, więc tu automatycznie ono się ustawia z domyślnymi wartościami po ponownym jego wyborze. Tutaj jak widać mamy sposób malowania przy pomocy pikseli. Oczywiście promień jest bardzo malutki, ale jak widać jest to kreska pikselowa, tak?
promień bardzo malutki, jak zwiększymy ten promień sobie, chociaż promieniem sobie tutaj, prawda, troszeczkę zwiększę, no to widzimy, że mamy tego typu rysowanie. Nic tutaj więcej nie ma w tym narzędziu, oprócz tego, że rysujemy pikselami. Czyli zachowuje się dokładnie tak samo jak ołówek, tak? Tutaj mamy jeszcze ołówek 2B pensil, tak? No to już troszkę inaczej wygląda, bo tutaj jak malujemy takim ołówkiem, no to mamy takie jakby przerywane linie. Jest to 2B, to jest taki pędzel, nie wiem, średniej twardości, nie grubości, tylko twardości, ale jak będziemy dłużej w jednym miejscu malować, to faktycznie jakbyśmy taką kredką malowali właśnie tego koloru o takiej twardości i wtedy właśnie można na przykład sobie zrobić obraz malowany kredkami. Więc czasami jak ktoś nie ma kredek w domu, proponuję włączyć GIMPa, chociaż z drugiej strony dobrze by było, żeby przy komputerze nie siedzieć za długo, prawda? Ale można, jak widać, również taką zasymulować kredkę dowolnego koloru, zależy jaki kolor tu wybierzemy. Jeśli wybiorę sobie zielony, mam kredkę i maluję na zielono. I to właśnie tak samo się zachowuje jak na kartce papieru, czyli jak wjeżdżam sobie tym kolorem zielonym na ten kolor czerwony, no to też na kartce papieru robi podobne są sytuacje, prawda? Czyli bardziej wypełnia miejsca, które mniej były pokryte, mniej te, które już były pokryte tym kolorem. I dla rysowników, którzy lubią rysować przy pomocy kredek i tak dalej, to jest to bardzo świetne narzędzie, moim zdaniem, prawda? Czyli ten pensil, czyli ołówek, inaczej kredka może to być, tak? Bo jest to ołówek, ale jak wybierzemy dowolny kolor, zachowuje się to jak kredka. No i oczywiście tutaj mamy jeszcze inne 2B pensil, to jest kolejny, mamy tutaj, jest to 4H ołówek, czyli taki bardzo twardy ołówek. Ja tutaj muszę naprawdę dużo razy porysować, żeby coś się tu pojawiło, tak? Czyli generalnie te elementy są elementami kredek i ołówków. No następne to mamy tak zwane rozmywania. Rozmywania only water, tak? Czyli tak jakbyśmy zastosowali sobie wodę. No może na tym obrazie nie wiem jak to wyjdzie, ale zobaczymy. Robi się, ja to nazywam takie piórka się robią, nie? Takie piórka, popatrzcie, w momencie kiedy ja maluje takie piórka się jakby, on sobie pobiera kolory w danym momencie, tak jakbyśmy próbowali to po prostu rozmazać no jakimś takim mokrym pędzlem na świeżo malowanej farbie. No moim zdaniem do tego obrazu, który tutaj mam, który ma niską rozdzielczość, to tak nie wygląda może za dobrze, ale zawsze możemy sobie, prawda, ten promień, bo on jest tutaj duży, zmniejszyć. No i zobaczmy teraz, jak będzie to wyglądało na mniejszym, prawda? O, widzimy, że teraz to już trochę lepiej wygląda, gdy wybrałem mniejszy promień, bo już teraz faktycznie rozmazuję tą farbę no w sposób taki faktycznie akwarelowy, można powiedzieć, prawda? Czyli jest zdecydowanie lepiej, gdy ten promień zmniejszy. Innych parametrów nie zmieniam, bo promień chodzi o wielkość tego pędzla, więc on nie ma wpływu na pozostałe ustawienia, dlatego pozostałych parametrów nie zmieniam. I to są takie właśnie rozmywacze, tak? Rozmywacze. No, niektóre rozmywacze to są, że tak powiem, nakładają jakąś farbę, tak jak tutaj jest. Oczywiście, jeśli promień zmniejszę, to będę miał zdecydowanie mniejszy zasięg działania, tak? Czyli faktycznie taka jakby rozmyta akwarelówka czy coś w tym rodzaju w tym momencie tutaj została zastosowana, tak? Także te podglądy pokazują nam, co te narzędzia robią. Ja oczywiście wszystkich nie pokażę, bo to jest niemożliwością, ale jak to można rozpoznać, które narzędzie co robi? No te narzędzia właśnie z tą czerwoną obwódką i z tą taką tutaj kredeczką no to są właśnie narzędzia charakterystyczne dla malowania z rozmyciem, prawda? Czyli z jakimś tam, powiedzmy, mokrą akwarelą, o tak można w skrócie to powiedzieć, mokrą akwarelą. Także to są te narzędzia. Później mamy narzędzia, które służą do faktycznie cieniowania, czyli tego typu rzeczy, to o, jak takie duże mam, to proszę zobaczyć, jak można na przykład dodać zieloną jakąś poświatę. Może nie zawsze wychodzi to dobrze, ale możemy sobie wybrać sobie dowolny inny kolor, na przykład dodać taki,
żółtą poświatę dołożyć, prawda, do tego, proszę bardzo, to są bardziej narzędzia do cieniowania. No przy tak dużym promieniu, no to widzimy, że mamy to cieniowanie i na przykład drzewa se można podcieniować trochę, dodać trochę więcej światła w ten sposób, ale jak zmniejszymy promień, czyli będzie to promień dość niski, no to wtedy będziemy mieć takie bardzo delikatne smugi, prawda, tak jak widać. Wtedy zacznie się to zachowywać, też będzie rozjaśniać, ale oczywiście z tak zwanym naddatkiem, czyli już zaczynamy tym malować, tym cieniowaniem. Prawda? Także tutaj jest kwestia właśnie dobrania. Im większa wielkość tego narzędzia, tym takie rozmywanie jest, czy nakładanie tego koloru jest bardziej intensywne, prawda? Jest bardziej intensywne. No jak zrobimy to tak dosyć, prawda, precyzyjnie na tym drzewie, to można zmienić. No tutaj za dużo dałem tego koloru, oczywiście, że tak, ale jeśli będziemy to robić w miarę precyzyjnie, czyli tak pojedyncze pociągnięcia tylko, prawda, żeby raczej tam za dużo tego nie dać, no to proszę bardzo, można na przykład zmienić kolory tych liści na tym drzewie i to całkiem nieźle będzie wyglądało. Jeszcze jak dodatkowo mamy tablet graficzny, gdzie od nacisku jest to uzależnione, no to można naprawdę bardzo ładnie to wszystko sobie wycieniować. Czyli te narzędzia są bardziej do cieniowania, tak? To narzędzie też jest na zasadzie cieniowania, ale z kolorów, które pobiera z obrazu. Z kolorów, które pobiera z obrazu, czyli już nie bazuje na tym kolorze żółtym, tylko jak widzimy, mamy odcienie tak jakby szarości na krawędziach i tu pobiera te kolory. Widzimy, że smuga jest z obrazu, więc tutaj już troszkę inaczej to działa, prawda? Te cień można sobie na przykład jakiś rozjaśnić, prawda? Czy coś tam i tak dalej, i tak dalej. Także też moim zdaniem dość dla rysowników bardzo fajne narzędzie. Ja tu może pokażę te takie narzędzia ciekawe. To są takie narzędzie, to jest smuga, tak? Czyli smużenie, tak? Czyli tutaj, o, jak sobie zobaczymy, to jest dodanie takiej przezroczystości. No jak kilka razy pojedziemy, no to siłą rzeczy zamalujemy, prawda? Oczywiste, że tak, ale to jest właśnie na zasadzie takiego smużenia. O dość takich ostrych krawędziach, trzeba przyznać, tak? Bo to jest taka kredka bardziej wodna niż, niż taka normalna. Zresztą tutaj widać, co mniej więcej to narzędzie robi. To jeszcze mamy stópki, prawda? Taka farba stópki. I też jak ją malujemy, to warto zwrócić uwagę, że ona ma tam jakiś kąt ustawiony, prawda? Czyli tak jakbyśmy faktycznie wylewali to z jakiejś tubki. Tak, to jest półprzezroczyste, nie ma pełnego koloru. W tym momencie mamy również światło, bazowe światło, czyli naprawdę można zrobić bardzo fajne efekty świetlne. Dajmy na to w sytuacjach, gdy takie światło chcielibyśmy zrobić, nie? Żeby się świeciło na przykład, tak? Ok? Jest, żarówka świeci? Świeci mniej więcej, tak? Może tu jeszcze dodamy coś. Och, za mocno. Jak za mocno, to oczywiście sobie promień zmniejszę i wtedy z tego miejsca. Ale jak zmniejszymy promień, to wtedy nie ma tego efektu takiego zewnętrznego, prawda? Bardziej już rysuje. Także dla dużych promieni ma to znaczenie, bo wtedy faktycznie można zrobić to słońce. Takie, prawda, jaskrawe, czyli muszą być duże i wtedy ten efekt jarzenia jest tutaj widoczny, czyli taki efekt słońca można na przykład zrobić przy pomocy tego narzędzia, gdy zwiększymy mu, dajmy na to, promień. Dlatego też warto popatrzeć, jakie są nazwy tych, prawda, efektów, które tutaj robią. Tu też mamy taki efekt, na przykład do tego, który był, jeszcze można domalować i świeci się to światło lepiej, prawda, powiedzmy, też można rozświetlić. Ok. No oczywiście on pobiera ten kolor, który tutaj mamy. No, jeśli chcielibyśmy zrobić, że świecą się felgi przy pomocy tego narzędzia, ja tutaj podmienię kolory, to można troszeczkę na biało, prawda, o, zwiększyć, że dodatkowo światło jest z tego, prawda? Czyli takie mamy dosyć fajne możliwości, żeby jeszcze zrobić takie mocniejsze odbicie światła od jasnych powierzchni, od powierzchni chromowanych, metalowych i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Tego typu narzędzia to są narzędzia, które mają za zadanie, no, wygładzać krawędzie czy też kolory.
czy też kolory, prawda, między tego. Także tutaj służy do wygładzania, aczkolwiek jak tak się przyglądniemy, no to to jest moim zdaniem trochę za mocne, jeśli chodzi o rozmiar, tak, bo to też trzeba dopasować. No, ujemny promień to raczej nie będzie nic, chociaż ujemny promień jest do innych rzeczy potrzebny, ale tutaj proszę bardzo, można właśnie sobie na krawędzie rozmyć, prawda, w ten sposób, tak, tam gdzie jak są ostre krawędzie, możemy sobie właśnie je rozmyć tym narzędziem i to bardzo właśnie fajnie funkcjonuje, fajnie to wygląda. Jeśli gdzieś są jakieś takie mocniejsze piksele, to można je właśnie zniwelować przy pomocy tego narzędzia w bardzo prosty sposób, tak? No, ale jak taki cały obraz mamy w pikselach, no to troszeczkę by było z tym pracy, ale oczywiście da się tym narzędziem zniwelować pewne rzeczy, które są zbyt mocno spikselowane. Także takie narzędzie też dość przydatne do wygładzania, tak? Oczywiście takie narzędzia tam dalej są, tu są do robienia jeszcze takich. To jest akurat jakiś pędzel, który, aha, bo mam kolor ustawiony na biały, więc jak widzimy, to się zachowuje jak zwykły pędzel, który mamy z tego poziomu do wyboru. Także niektóre są narzędzia tożsame. Są pędzle, tu pędzle mamy z rozmyciem, tu są takie do kaligrafowania. Do kaligrafowania, czyli robią nam, prawda, można sobie coś napisać, tak? Na przykład, prawda, proszę bardzo, można sobie swoje imię napisać, jeśli ktoś akurat się nazywa Ela, jeśli ktoś inaczej, proszę bardzo. To jest właśnie takie, pisze kaligrafia, czyli do tworzenia napisów. Bardzo dobre narzędzie. Można oczywiście to zrobić z płynnym rysowaniem, bo w tym momencie mi to może nie za bardzo wyszło. Zobaczmy, jak będzie z płynnym rysowaniem przy tym narzędziu, tak, żeby uzyskać takie bardziej, prawda, ładniejsze kształty, prawda, o. Proszę bardzo, zdecydowanie lepiej, prawda? Czyli mamy takie narzędzie do kaligrafii na przykład, prawda? Tu są takie narzędzia, które właśnie robią tego typu rzeczy, więc tutaj jest węgielek, czyli malowanie tak jakby węgielkiem. Oczywiście, no nie kolorem żółtym, no raczej węgla nie mamy w kolorze żółtym, więc trzeba wybrać czarny, no i wtedy można sobie właśnie, tak jakbyśmy malowali węglem, prawda, czyli są takie kredy węglowe. Oczywiście rysownicy, którzy się specjalizują w takich kredach, to oczywiście to wykorzystują, też bardzo fajne wychodzą z tego różne rysunki. Można to wykorzystać w ten sposób, że ktoś sobie stworzy nową warstwę, która jest warstwą przezroczystą. Ja tu właśnie taką stworzę i na tej warstwie przezroczystej na przykład może próbować sobie przy pomocy tego węgielka, prawda, odwzorować ten pojazd, nie? Czyli tutaj, gdzie ciemniejsze miejsca, no to proszę bardzo, nie, malujemy bardziej tym na ciemno i tak dalej, tak? Czyli robimy taki obraz jakby z węgla, nie? Taki schematyczny, ja tu nie będę się tam jakoś specjalnie tym bawił, bo to by zajęło trochę czasu, ale właśnie mając taki obraz znajdujący się pod spodem, prawda, tu mamy cienie, prawda, więc te cienie tutaj, prawda, też w jakiś sposób wymaluję, tak? No na razie tego nie widać, tak? Bo ja na razie maluję tak jakby na obrazie. Tutaj sobie zaznaczę, powiedzmy, te kontury. Oczywiście możemy też wybrać w danym momencie pędzel na przykład taki bardziej ostry, prawda, którym sobie po prostu te kontury pojadę. Może wyłączę to płynne rysowanie, bo ono mi tutaj troszeczkę przeszkadza. No i prawda, sobie odwzoruję, dajmy na to, te kontury takie mocne, prawda? Tamtym już mam coś zrobione, tak? Czyli no taka, powiedzmy, troszeczkę zabawa z mojej strony, ale właśnie pokażę wam, w jaki sposób. No i tutaj, gdzie ciemniejsze miejsca, no to oczywiście sobie pomaluję tym węglem tak bardziej mocno, powiedzmy, że to jest w tym samochodzie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie w ostatecznym rozrachunku. Najwyżej pośmiejecie się trochę, ale moi drodzy, jest to pewien sposób. Oczywiście zawsze możecie sobie promień zmienić w dowolnym momencie. Jest to pewien sposób na to, żeby właśnie węglem odwzorować jakiś kształt, prawda, pojazdu na osobnej warstwie. Na osobnej warstwie, nie wiem, na ile tam mi to już w tym momencie wyszło, tak? Tutaj jeszcze mamy
Tak, koła, prawda? No, pewnie te koła mi nie wyjdą w ogóle, no ale dobra. I teraz powiedzmy, że tym węgielkiem, który tutaj mamy, a jeszcze tym, jeszcze tutaj, prawda, bo nie wszystko zaznaczyłem, i tym drugim węgielkiem właśnie można sobie dodać to cieniowanie, prawda? Można sobie dodać to cieniowanie, tak? Czyli już tak powykańczać pewne elementy, żeby dodać jakieś cieniowanie, właśnie te cienia, jakieś takie inne rzeczy. Dajmy na to. OK. I to robię, zauważcie, na zupełnie osobnej warstwie, tak żeby po prostu coś mi z tego, no zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. I teraz jak to sprawdzić, jak to wyszło? No, trzeba by stworzyć sobie jeszcze jedną warstwę, tym razem sobie wezmę koloru tła, czyli białą warstwę, i zamienię kolejność tych warstw, tak? Proszę bardzo. No tak mi wyszło, trochę nie wyszło, ale popatrzcie, jak można właśnie odwzorować sobie, bo to jest ze względu na czas, oczywiście nie robiłem tego dokładnie, ale można przy pomocy właśnie tego węgielka na osobnych warstwach właśnie odwzorować, powiedzmy, ten pojazd. No, kapcia złapał, jak widać, ale generalnie, prawda, fajnie, fajnie można to wszystko sobie można też sobie sprawdzić, co mamy, co nie mamy. Można drzewa właśnie w ten sposób jeszcze tym węgielkiem tutaj dorobić, proszę bardzo, nie ma problemu. Także myślę, że dość ciekawe narzędzie. Mi się wypięło teraz, ale to nic. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy również tego typu możliwości. Może ja teraz na białej kartce coś tak, prawda? Czyli takie sianie, tak? Rozsiewanie też w niektórych sytuacjach może się przydać. Tutaj mamy też jeszcze taki hałas, ale ten hałas będzie działał tylko tam, gdzie są jakiekolwiek kolory. Jeśli tych kolorów niestety nie będzie, no to wtedy to nie zadziała, tak? Czyli widzimy, że tutaj robi takie rozsiewanie zgodnie z tym, tak jak to jest widoczne, z tymi kolorami na obrazie. Tu mamy grubość ołówków, to jest takie dosyć ciekawe narzędzie. Robi śmieszne rzeczy, czyli rysuje takie linie. Właściwie trudno powiedzieć, o co tutaj chodzi, bo on rysuje jak rysuje. Jeśli zmienię kolor tutaj na inny, no to będę miał linię. Zawsze czarny kolor będzie, bo jak tutaj nawet zmienię na inny kolor tła, to jednak ten czarny kolor będzie, ale sprawdźmy jeszcze dla pewności. Tak, i zawsze kolor czarny jest. On tylko bierze kolor ten pierwszy do tego, aby takie coś uzyskać. Cokolwiek to jest, no niby to pisze, że DNA brush, tak? Czyli taki pędzel jakby tworzący układy DNA. Tu mamy rozsmarowywanie palcem, chociaż dla mnie to nie wygląda jak rozsmarowanie palcem, tylko takie, prawda, rozpryskiwanie tej farby, oczywiście pobieranej z obrazu. Tu mamy eraser. Eraser to są gumki, oczywiście teraz na zielono marzę, bo mam tu ustawiony zielony kolor, więc siłą rzeczy jest to zielony kolor. Zobaczmy, czy tutaj gumka działa, ale tu gumka działa właśnie na nowych warstwach, które są warstwami obsługującymi przezroczystość. To właśnie mamy faktycznie mazanie poprzez przezroczystość, prawda? Czyli można wymazać sobie kawałek tego obrazu, tak? Jak to wyłączę, widać, że jest przezroczysta dziura. Czyli jak nowa warstwa każda, którą otworzymy, tworzy nam, obsługuje przezroczystość, i wtedy ta gumka działa faktycznie jak gumka. No i tu różne są inne takie typy rozmywań, inne typy pędzli. Jest tego tak dużo, że naprawdę aż trudno wierzyć. Niektóre to są takie pędzle, które robią na przykład takie smugi tylko, prawda? O, i one się kończą w pewnym momencie. Tak jak dynamika pędzli, którą kiedyś żeśmy wykorzystywali, również właśnie to działa w podobny sposób. Zresztą tutaj pokazuję, jak to narzędzie działa, w jaki sposób. To narzędzie jeszcze inaczej robi takie, o, rozsmarowuje, prawda, w ten sposób to, co tutaj mamy, czyli w taki dość charakterystyczny sposób. I tutaj jest tego dość dużo. To są olejne jakieś, prawda? Chociaż te olejne to nie wyglądają jak olejne. To jest twardość. Jeśli zmniejszę tą twardość, no to wtedy to jest tak, jakby składa się z takich
po prostu odcinków, nie? Jeszcze z przezroczystością, czyli ta twardość tutaj, jeśli damy mniejszą twardość, to mamy zupełnie inny charakter troszeczkę tego rysowania, co też warto czasem tą twardością się pobawić. No krycie to jest z przezroczystością związane, więc siłą rzeczy ta twardość tutaj w tym narzędziu akurat no, zmienia charakter tego pędzla. No, zwróćcie uwagę, że jeszcze mamy takie możliwości, prawda, też mamy tą twardość, mogą być mniej lub bardziej rozmyte, więc jest tutaj naprawdę w czym wybierać. Jest w czym wybierać, jest tego bardzo dużo. Jeszcze do końca nie doszedłem, nie wiem ile jeszcze tego jest, ale moi drodzy, tak wyglądają te narzędzia. Tu jest mazanie przy pomocy gąbki na przykład, prawda? Przy pomocy gąbki, czyli tak jakbyśmy mokrą gąbką po świeżej farbie, no to ona tak właśnie to rozmazuje, tak jak na tablicy. Można sobie zrobić tablicę, na tablicy wybrać sobie to narzędzie kredy, jakbyśmy jakąś bitmapę tablicy czystej ściągnęli, narzędzie kredy można wybrać, napisać, a potem część tej kredy wymazać, no i będzie to tak wyglądać jak tablica szkolna kredowa, która no wiadomo, zawsze ma te takie maziaje tak zwane, prawda? Także tu są przeróżne te pędzle, warto sobie poeksperymentować z tymi pędzlami. No i teraz jak jeszcze można to wykorzystać w praktyce do cieniowania? Na przykład jeśli chcielibyśmy, tutaj każdy zna tą postać, Gumball, chcielibyśmy zrobić, żeby on wyglądał trochę bardziej trójwymiarowo, bo jest płaski, więc dobrze jest sobie zaznaczyć tutaj przy pomocy różdżki ten kolor, prawda? Niebieski kolor zaznaczam i tylko w tym obszarze będę cokolwiek mógł robić, prawda? I teraz, gdy wejdę w ten MindPaint, no to tutaj mamy te narzędzia cieniowania, więc ja pokażę tak już na koniec mniej więcej, czy mamy tu narzędzie cieniowania, na przykład Airbrush, no może ono jest trochę duże, powiedzmy, że wybiorę taki kolor granatowy, dajmy na to, i proszę bardzo, można na przykład zacienić jedną część, prawda, tego obrazu z tej strony. Tutaj nie wjedziemy na oczy, bo robimy to w obszarze zaznaczenia. Można oczywiście zmniejszyć sobie promień i dajmy na to jeszcze tutaj w innych miejscach. No jak damy za mały promień, to raczej mu zrobię podbite oko, więc raczej, żeby tego nie robić, to taki promień troszeczkę większy, aby po prostu cienie jakieś zastosować, prawda? No, nie jestem artystą zbyt dobrym do cieniowania i tak dalej. Pewnie są u Was w klasie osoby, które świetnie sobie z tym radzą, czy takie cienie umią robić. Można dać oczywiście cień taki, można dać potem kolor biały, gdzieś można z której strony rozjaśnić, prawda, tak, żeby może przy większym promieniu dać takie rozjaśnienie, gdzie światło, prawda, tutaj się pojawia na tym obiekcie z tej strony bardziej, i to wtedy daje takie wrażenie, że no już ten obiekt nie jest taki płaski, tylko jest bardziej, prawda, taką bryłą, prawda? Jeśli sobie te cienie odpowiednio tutaj dopasujemy, to wtedy właśnie coś takiego można zrobić. I moi drodzy, cóż więcej na ten temat, myślę, że na tym byśmy zakończyli te zajęcia. Zachęcam do poeksperymentowania nad tym MindPaintem.